The night has come, it's cold and losing my control. Your light is gone, and lonely darkness fills my soul. I wish that you could save me from my isolation. It's way too complicated. Let's stop this conversation. Stop this conversation. We got no relation. Panie, co tu się stało? Zaczadziło normalnie, a to tylko kawałek ściany. Niestety, ponieważ jak widzicie, no prace nie poszły zgodnie z planem. Idzie mi to bardzo wolno, ponieważ zakres prac jest tutaj naprawdę duży. Ale widzicie, że no, zakres prac no, trochę mnie przewyższył. No nie jestem z tego zadowolony, no sobie to dużo mówić. Liczyłem na to, że mi się szybciej uda to skończyć. No i możecie zobaczyć skuty w końcu sufit. Słuchajcie, robota najgorsza na świecie. Panie, kurwa, jakbym wiedział, że to tyle roboty, to bym się nadał. To nie jesteśmy na tym etapie, to trzeba te belki wyczyścić. Ale ja już nie ma szans, że będę to jechał ręcznie, bo ja już dziękuję za te bolące plecy i wyjechane barki i ręce. Po prostu robota z rękoma do góry, tak jak to właśnie kułem sufit. Jest to najgorsza rzecz, którą można robić. Say you don't.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Przed chwilą widzieliście taki skrót prac, które zostały wykonane tutaj w garażu. No aktualnie widzicie sam sobie ten nasz budynek. Nie jest może jeszcze zrobiony idealnie i skończony, ponieważ jest tutaj w planach odtynkowanie go i pomalowanie. Natomiast garaż, no powiedzmy, że jest już całkiem ok. Tu widzicie, drzwi są tylko na razie pianką zrobione. Cała rama jest elegancko wstawiona, wszystko pod poziomnicę. No i później właśnie jak będzie tynkowanie tutaj naszego budynku, to wszystko zostanie tutaj zrobione. I z zewnątrz też latem pomaluję, bo powiem Wam, już zimą, kiedy malowałem tutaj całą tą resztę, to ta farba niestety, ale tak strasznie długo schła, a co nie wyschło, to później się tak paprało i po prostu sobie darowałem, wolę to wyczyścić później, jak będzie ciepło, jak będzie gdzieś tam początek wiosny i taka temperatura będzie oscylowała w parunastu stopniach Celsjusza. Nic takie miałem właśnie zimą się bawić, bo tutaj i palnikiem to grzałem, i później tak schło, bo schło i w sumie nie wyszło nic z tego dobrego. Otóż moi drodzy, widzicie, jesteśmy w garażu. Mamy tutaj elementy potrzebne dzisiaj nam do zrobienia bramy. Czyli mamy tutaj dwie płyty OSB o grubości 12 mm. Dwie ramki do drzwi zrobione właśnie tutaj pod tą oto ramę. Widzicie, rama jest do domalowania z zewnątrz. Będziemy to właśnie robić. Bramy są do pomalowania od drugiej strony. Też to będziemy dzisiaj robić. No i później mamy tam wełnę. No i blacha stoi pod wiatą. Będziemy po prostu przykręcali płytę OSB od dołu w tym momencie, tak jak to są. Tu mamy zewnątrz zawiasy. Od tej góry tutaj będzie przychodziła blacha ocynkowa. No i w środku będzie wełna. No tak to wygląda. Takie proste, fajne drzwi. Mam nadzieję, że będą całkiem szczelne. Na razie wszystko jest zrobione, spasowane, także no co, ja przystępuję do pracy. Wchodzimy teraz do środka. Przed chwilą nawet drzwi tutaj umyłem, bo były brudne od smaru. I co moi drodzy? Ukazuje Wam się garaż. Tu zamkniemy. Powiem Wam od razu, głupotę zrobiłem trochę. Tu widzicie, jest upierdzielone. Upierdzielone są drzwi, bo miałem taki zwyczaj pchania w ten sposób, czy gdzieś tam ręką, zamiast używać klamki. Bo klamka przecież jest metalowa, ją wystarczy wytrzeć. No a płyta już brud wciągnęła. Nie chcę tego nadszorować, bo zrobię tylko gorszą plamę i będzie problem. Skoro tak już wyszliśmy drzwiami, to o samych drzwiach możecie zobaczyć. Są to bardzo porządne i szczelne drzwi, wykonane z profila 50x50 trójka grubości ściana. Od środka tu mamy płytę OSB 12 mm. Za płytą OSB pomiędzy profilami jest 2 x 5 cm wełny. Ponieważ profil 50x50, no to 5 cm wełny szło. Ale że wełna była dość miękka, no to można było wstawić po dwie warstwy, dzięki czemu z drugiej strony, jak jest płaska, zwykła blacha, nie prasowana, że wiecie, taka falowana, kwadratowa czy trapezowa, no to jak daliśmy dwie warstwy, to jest to tam napięte i po prostu ta blacha nie faluje z drugiej strony i nie wydaje żadnych tam nieprzyjemnych dźwięków przy zamykaniu. No i oczywiście, tak jak mówię, no z zewnątrz jest ta blacha ocynkowa, cienka, tam jakaś chyba to jest jedyneczka czy coś takiego, taka tylko, żeby po prostu zabezpieczyć zewnątrz i po problemie. Tutaj teraz możecie zobaczyć, garaż prezentuje się w ten oto sposób. Dzisiaj właśnie tu przyszedłem trochę to ogarnąć. Możecie zobaczyć, u góry jest teraz wszystko ponumerowane, posegregowane. Możecie teraz zobaczyć właśnie dzisiejszą moją pracę. Jest piąteczek, dzisiaj studnióweczka o godzinie 19, także ja jeszcze korzystając dzisiaj z wolnego dnia
Przyszedłem do garażu tutaj sobie posprzątać. No i tak jak widzicie, tutaj mamy przeróżne rzeczy, żarówki, jakieś bezpieczniki. Tu już mamy takie elektryczne rzeczy bardziej, jak właśnie macie tutaj jakieś kostki czy konektory. A tutaj już mamy śrubki, podkładki i nakrętki. Także mamy to ogarnięte. Pewnie wiele osób się może pytać, dlaczego tak dziwnie u góry. Bo powiem wam, że tutaj pracując, to praktycznie tutaj cały czas wykonujecie na tej wysokości do narzędzi. Zobaczcie, ja mam teraz rękę na wprost i sięgam tutaj, gdzie są narzędzia, tak? Tutaj ten zakres to jest mój. Tutaj wyciągam rękę, ale sięgam. Nawet sięgnę sobie do samej góry. Ja mam 1,83 m, więc dla mnie to nie stanowi problemu. A zrobiłem to u góry, bo tak jak mówię, tu będziecie coś robić, chociażby to, co tutaj leży, czyli możecie zobaczyć, mamy tutaj zwolnicę i w przypadku, kiedy się kładzie taką zwolnicę z tą półosią, to wam powiem, że poprzednio, jak robiłem tutaj przed remontem, to sobie pozwalałem mnóstwo rzeczy, które stały właśnie na stole i mi to przeszkadzało. Sam stół też jest dość wysoki, bo chyba na 90 cm czy 80, ale tak jak mówię, jest to zrobione pode mnie, jestem wysokim człowiekiem, 1,83 m, więc wszystko robiłem idealnie pod siebie, można powiedzieć. Nawet możecie zobaczyć w tym momencie, jak podchodzę, to tutaj mam biodro, tutaj mniej więcej mi się kończą nogi i taka jest wysokość stołu, że mnie to zawsze denerwowało, że poprzedni stół był z 10 cm niższy, musiałem się do tego troszeczkę przygarbiać i no niewygodnie się tak pracowało. Dlatego w tym momencie jest wszystko zrobione tak jak trzeba. Tu nawet możecie zobaczyć, to jest wózek, który też tutaj wcześniej był, aczkolwiek bardzo mało osób było tego świadomym, bo ten wózek stał kiedyś tutaj, stół się ciągnął od lewego właśnie narożnika gdzieś mniej więcej chyba tu, gdzie i madło. I później szedł właśnie ten wózek i tutaj był z boku ten drugi stół. Teraz właśnie mieliście tutaj zdjęcia dorzucone, żebyście zobaczyli właśnie, o co mi chodzi. No i ten wózek, to widzicie, został wypiaskowany i polakierowany, bo tutaj miałem kiedyś, jak malowałem 30, to miałem taki problem, że ten kolor, który widzicie, powiecie, że jaki to jest kolor? Czerwony, pomarańczowy, tak? No właśnie nie. To jest kolor czerwony Ursus. Kupiłem kiedyś, jak malowałem 30, chciałem puszkę farby czerwonej i ten oto kolor jest nazwany czerwony Ursus. Jest to od Grenę bodajże, z tego co pamiętam, farba, także bardzo dobra, to jest chyba nad lakier z tego co mi się wydaje, no ale kolor jak najbardziej nie jest czerwony. No ale w związku z tym, że miałem tutaj tą porządną farbę, no bo nie powiem, farby, które kupowałem na 30 są naprawdę solidne i efekt jest bardzo długi. Dlatego po prostu korzystając z tego, że no litr puszki to mi tu spokojnie starczył, więc widzicie, tutaj pomalowałem i część bramy też została pomalowana, ale później już zwykłą farbą musiałem kończyć. Natomiast tutaj dlaczego robiłem w kolorze pomarańczowym, bo jak widzicie, bardzo popularny kanał Miłośnicy Czterech Kółek. Oferuję tutaj właśnie Michu niedzielne promocje Allegro i tu możecie właśnie zobaczyć. Korzystałem, nie powiem, że nie. Czekajcie, z drugą strony trzeba, o. Zobaczcie, wózeczek No Toolsa, kupiony właśnie na takiej jednej z promocji. Tutaj mamy też zestaw od Neo. Tutaj mam akurat takie małe, możecie zobaczyć, małe nasadeczki. Używam ich głównie w środku, jak robię coś w samochodzie, bo chociażby miałem okazję Matiza rozbierać praktycznie całego w środku. Wymiana na grzewnicy, zresztą na grzewnicach chyba nawet, wam powiem, tutaj dalej stoi. O, widzicie, tam z tyłu nagrzewnica stara została i tak to tu wygląda. Słuchajcie, garaż prezentuje się, no tak jak widzicie, w ten sposób. Jest tu przede wszystkim znacznie więcej miejsca. Ostatnio nawet jak tu wjechała 60, to wam powiem, ona ma problem, bo nie przejedzie przez połowę. Tu widzicie, jest belka, dwupeownik chyba, tak mi się wydaje, która przechodzi przez całość. Tutaj ona jest taka nośna, trzyma powiedzmy całą tutaj konstrukcję budynku. I 60 ma na tyle wysoki dach, że tylko dojeżdża dotąd dachem, ale spokojnie z tyłu zostaje nam miejsce do wyjścia. Tutaj jest mniej więcej metr od drzwi i z przodu ona też mniej więcej gdzieś tutaj się kończy, gdzie krzesło były obciążniki, więc spokojnie jesteście w stanie obejść dookoła, możecie zrobić większość napraw. Natomiast ja na przykład mam Peugeota 206 i tu sobie wjeżdżam, to nawet widać ślady po aucie, wjeżdżam sobie spokojnie tutaj do tego miejsca, no tu widzicie, stoją części od 30, o której powiem później. I też spokojnie jestem w stanie wjechać tym autem metr od drzwi i obchodzić go dookoła, czy nawet mamy Passata w kombi B5, też jesteście w stanie nim wjechać, zamknąć drzwi, obejść go od tyłu, obejść go od przodu i tu jeszcze z przodu wam zawsze zostaje z metr miejsca, ponieważ długość tego garażu, czyli od tej ściany do wejścia, jest to 6 metrów, natomiast szerokość to są 4 metry, więc takie pomieszczenie tutaj, tam było chyba 4,20 dokładnie, coś w tym stylu, około 25 m2 to pomieszczenie. Dla mnie
nie za mało, nie za dużo, jest w sam raz po prostu. Wiadomo, nie wiedziemy tutaj może jakimś tam uszusem ciężkiej serii, bo mamy tutaj wysokość 2,40 bodajże, czy 2,50. Czekajcie, bo brama chyba z tego co kojarzę ma 2,40. No to tu jeszcze te trochę, no tak około 2,5 metra mamy tu wysokości. Nie jest to zbyt wysokie pomieszczenie, dlatego tutaj właśnie głównie wieża taka 30, czy tam 60. No a w tym momencie widzicie, że no stoi ona tutaj w częściach, silnik, pochwy, tam jest belka przedniej osi, zwolnice. Takie rzeczy właśnie tutaj robiłem aktualnie na części. Dzisiaj mnie czeka właśnie jeszcze tutaj, no w sumie już nawet chyba nie dzisiaj, bo się nie wyrobię. Macie, widzicie tutaj wszystko z nowej osi. Tak jak właśnie tutaj mówiłem, 30 jest ogólnie aktualnie robiona. Jest to 30 Dawida, którego możecie kojarzyć tutaj ode mnie z kanału z podorywki, bronowania. Tam latem się udzielał, pomagał mi na kanale. Był tam jako operator powiedzmy. I właśnie Dawid mnie poprosił, mówi słuchaj, kupujemy 30, kupili takiego trupa z krzaku wyciągniętego. Mówi, czy byłbyś w stanie go zrobić? No zgodziłem się, jak najbardziej, czemu by nie. I tutaj właśnie zacząłem działać z tą 30 i tak to tutaj wygląda. Dobra, ja się muszę dostać do tablicy. Tu widzicie, tablica jest kolejną rzeczą, tak jak w tym momencie na przykład macie tam opisany kosztorys. Jest to wszystko tam wyszczególnione mniej więcej, jak to wygląda na moim tutaj garażu. I przejdziemy teraz właśnie do kosztów, bo są to rzeczy, które Was najbardziej interesują. Natomiast będziemy tutaj zatrzymywali się przy poszczególnych rzeczach, co i jak. Moi drodzy, bardzo prosiliście mnie, żebym Wam przedstawił koszty garażu, więc możecie też zobaczyć. Mniej więcej zostało to tutaj rozpisane. Garaż ma 4 metry na 6 na 2,5. Możecie sobie policzyć powierzchnia tutaj całkowita ścian. To jest chyba 73 metry kwadratowe, z tego co pamiętam. To jest tak mniej więcej podane na oko, bo to chyba było 4,20, a tam było 5,80. No ale tak zaokrąglając 4 na 6. Słuchajcie, filmiki bodajże się gdzieś tam kończą na gruntowaniu, bo no niestety, ale garaż tu widzicie, teraz stoję tak połowicznie do Was twarzą, połowicznie do tablicy. Garaż jest ogólnie bardzo związany ze mną sentymentalnie. I dlatego tutaj na przykład były problemy z filmikami, bo powiem Wam, że tyle razy już Wam nagrywam ten filmik, że już naprawdę było mnóstwo wersji, bo częściowo uznaję ten garaż za moją porażkę, a częściowo za taki sukces, bo ja nie oszukuję się, ja się nie znam totalnie na całej tej sferze budowlanej, nigdy mnie to nie ciągnęło, nigdy nie miałem z tym zbytnio styczności. Ale jestem po prostu zawsze pozytywnie nastawiony i zawsze lubię po prostu testować nowe rzeczy, tak? Czy tak jak tutaj właśnie w garażu kiedyś, mimo tego, że był bałagan i mimo tego, że tu było, no sami widzieliście jak tu rozpadające się ściany, sypało się z tego i w ogóle, to mimo to ja tu zawsze przychodziłem i już od najmłodszych lat tutaj się uczyłem, mimo że uczyłem się trochę w złych warunkach, co też mi w życiu później troszeczkę przeszkadzało, o tyle dzisiaj po prostu przez ten spory okres wieku. Ja jestem rocznik 2000, ale listopad, więc mam 19 lat skończone, w tym roku kończę 20. Zaczynałem kanał no, prawie 4 lata temu. Nie pamiętam już chyba, w 2016 roku. Czyli był to okres, kiedy skończyłem gimnazjum, poszedłem do techniku. Ale moja tu też, tak powiem, zabawa z mechaniką zaczyna się właśnie w tym miejscu, gdzie jesteśmy, czyli w tym garażu. Zaczynała się ona już od najmłodszych lat, kiedy tutaj zawsze coś pomagałem tacie. Za mało lata naprawdę, jeśli miałem jakąś fobię i manię na temat gwoździ, robienia jakichś karmników, zaczynałem w tym garażu robić coś z desek. Później przechodziłem w mechanikę, bo w 2013 roku we wrześniu, okolice września, mam gdzieś kartkę z regeneracji pompy wtryskowej 60. To był okres, kiedy kupiliśmy 60, bo była ona kupiona na jesień do orki i w tym garażu żeśmy ją naprawiali. No i ja tutaj Wam powiem, że już mając troszeczkę większe możliwości, zainteresowanie i wszystko, ja naprawdę silnik, gdy chodzi o silnik w 60, to ja go rozbierałem praktycznie sam. Później przy składaniu, no to tata tam pomagał, pokazywał jak się zakłada, ustawia pierścienie, a on je tutaj jednak wsadził, wszystko to ściskał, ja tam od dołu tylko łapałem korby na wał korbowy. No ale jednak coś robiłem, gdzieś tutaj ta naprawa była głównym stopniem, że tak powiem, robiona przeze mnie, ale nadzorowana przez tatę. Miałem wtedy no 13 lat, bo był to rok 2013 i mnie to gdzieś tak powiem pchnęło w tą dziedzinę mechaniki. No byłem wtedy w gimnazjum chyba, nawet nie mam pojęcia w sumie kiedy się gimnazjum zaczynało, no ale był to okres gdzieś tam właśnie taki podstawówka gimnazjum,
Gdzie no ja już tutaj miałem taką zajawkę do mechaniki, do takiej strefy technicznej, ale właśnie tak bardziej techniczno, mechaniczno, elektryczne itp. No i powiem wam, że przez tutaj musiałem wejść niestety, ale w moje życie prywatne, którym nie chcę się zbytnio dzielić tak do internetu. Później gdzieś tam w gimnazjum no, miałem już taką bardziej zajawkę na właśnie takie też samochody, na całą resztę. Zawsze gdzieś tu jakieś takie rzeczy się robiło, a tu jakieś tam coś się pomogło przy samochodzie. Później poszedłem do technikum. Okazało się, że moja wiedza wykraczała, że tak powiem, poza granice takiej podstawy. W pierwszej klasie technikum, pod koniec pierwszej klasy technikum był taki konkurs robiony przez Intercars. Young Car Mechanic. Ja tam byłem jednym z finalistów. Na całą Polskę było ponad 2000 osób. Ja przeszedłem pierwszy etap, drugi etap przeszedłem. W drugim etapie miałem 100%. I tam na szczęście mi się udało załapać jako ósma osoba, bo tam też czas był ważny. Jako ósma osoba załapałem się do polskiego finału Young Car Mechanic. Możecie sobie zobaczyć, była to pierwsza edycja tego konkursu. Teraz jak stoję tutaj, możecie zobaczyć, że no byłem tam. Nie udało mi się tego przejść, ale wykazałem się naprawdę mega wiedzą techniczną, bo naprawdę czy tematy rozrządów, tematy pozostałości no, były przeze mnie jednak tam obeznane. Teoretycznie wiedziałem mnóstwo rzeczy, bo tam było przede wszystkim teoretycznie, były test wiedzy teoretycznej, a później robiliśmy w praktyce już na silnikach na reszcie i tam brakowało mi doświadczenia. W związku z tym poszedłem do pracy już po pierwszej technikum, pracowałem w serwisie samochodowym, takim dość znanym i szanowanym. Tam pracowałem przez miesiąc czasu tylko, ponieważ chciałem mieć jeszcze trochę wakacji. I już tutaj zacząłem, że tak powiem, praktycznie działać w mechanice samochodowej. Następnie po skończeniu drugiej klasy na wakacje już pracowałem u aktualnego szefa, pana Karola. I tam już naprawdę zacząłem widzieć właśnie, że tak powiem, braki w moim doświadczeniu, a przede wszystkim złe nawyki z no, między innymi tego garażu. Bo tak jak sami nieraz pisaliście, że jest tu bałagan, bo to była prawda, był bałagan. Gdzieś tam, no niestety, ale tutaj też tata nie przykłada takiej mega wielkiej uwagi do estetyki pracy. Ja zostałem tutaj później, że tak powiem, uczony tego właśnie pracując u obcego człowieka, ale człowiek o mega dobrym sercu. Zacząłem patrzeć po prostu pod kątem pracy inaczej, że to wiecie, to musi mieć ręce i nogi, to musi wyglądać i to wszystko musi po prostu, no przede wszystkim wyglądać, tak? Bo to, że ja potrafię coś naprawić, zrobię to dobrze, to jest jedno, ale jeżeli człowiek wchodzi tutaj, tak jak wy widzieliście podczas u mnie nagrań, no ten garaż nie wyglądał tutaj ani estetycznie, ani przyjemnie. Mimo wszystko gdzieś tam się starałem trzymać tę czystość i jakość wykonywanej pracy na wysokim stopniu. No ale postanowiłem, że no skoro już kończę szkołę, bo w zeszłym roku kończyłem trzecią technikum, teraz kończę czwartą technikum, zresztą dzisiaj idziemy na studniówkę. Jest 24 stycznia, piątek. No i powiem wam, że postanowiłem, że kurczę, chciałbym mieć takie swoje miejsce, w którym będę mógł na wysokim poziomie i też patrząc z osoby trzeciej, że będzie takie miejsce, w którym po prostu przychodzicie, patrzycie, że no kurczę, nie jest to jakiś taki zwykły parkaż garażowy, gdzieś tutaj coś chłopak zaczyna działać, jakoś to wygląda. I chciałem po prostu to zrobić. Zrobiłem taki pierwszy filmik, który był bardzo dobrze przez was oglądany, kiedy zacząłem kłuć. I kurczę, się nakręciłem mega na ten garaż. Słuchajcie, tu no, cuda widziałem na tym garażu, wyciągarki, nie wiadomo co. Ale doszło po prostu, że tak powiem, zostałem zdeptany przez rzeczywistość, bo już na samym początku się okazało, że na przykład samo skucie sufitu było dla mnie mega męczące, kłułem to 2 tygodnie. Bo praktycznie przychodziłem jeden dzień, skułem tutaj z pół takiego jednego przęsła między tymi talownikami i na przykład strasznie mnie bolały plecy, bolały mi ręce, bo jednak praca z wyciągniętymi rękoma do góry na wiertarce udarowe to było męczarne, tak? Ściany też nie były wcale łatwe czy posadzka i po prostu tak z dnia na dzień, kiedy tu przychodziłem coś robić, coraz mniej mi się tego chciało i coraz bardziej widziałem, jaka to jest męcząca, ciężka praca. Mimo wszystko udało się to wszystko jakoś zrobić. Później poprosiłem wujka o pomoc, żeby mi tutaj wytynkował te ściany. Ja cały czas pracowałem wtedy właśnie na warsztacie samochodowym. Moja pensja była tygodniowa, miałem 600 zł tygodniowo. I przez 2 miesiące pracowałem praktycznie cały czas i co miesiąc w sumie gdzieś trzeba było coś dokupić. Tak? Tu pojechałem po jakiś worek cementu w tygodniu, no to tutaj poszła stówka, tu poszła druga, tam kolejne. I tak na bieżąco praktycznie co zarobiłem, to wydawałem tutaj na garaż, ponieważ miałem po prostu swój cel.
Moim celem było zrobienie pomieszczenia, w którym będę się czuł dobrze, w którym będę mógł po prostu wykonywać swoją pracę na poziomie wyżej niż wcześniej, tak? Czyli jak to było taki miszmasz, wszystko tutaj było nawalone, no to starałem się to zrobić tak, żeby to było pomieszczenie, gdzie będzie dużo miejsca, więcej niż poprzednio i żeby tu był przede wszystkim porządek. No na razie jako tako mi to powiedzmy wychodzi, bo tutaj rzeczywiście raz na tydzień sprzątam i gdzieś ten garaż jakoś tutaj mimo wszystko wygląda o wiele lepiej niż miało to miejsce wcześniej. Co do samego kosztu, no to tak jak widzicie mamy tutaj koszt 5455 zł. Jest to oszacowane, bo powiem Wam, że no, względu na to, że to trwało od kwietnia do grudnia tak naprawdę, no to nie zbierałem tak systematycznie tych paragonów i to co tu wypisałem to było wypisane z głowy. A wiadomo, że no na przykład tak jak tutaj macie jakieś tam cementy, wapno itp., być może był to większy koszt, no ale mniej więcej mi się wydaje, że to około tylu poszło, bo tak jak mówię, jednego dnia pojechałem, kupiłem 3 worki cementu, 2 worki wapna, później zabrakło, trzeba było dokupić, tak samo z MPK-iem trzeba było brać, dokupywać, być może te koszty były większe, ale mniej więcej będziecie mogli zobaczyć, na czym to polega. I teraz tak, po skucie całej posadzki było gruntowanie. Kupiłem konta grunt, kosztowało mi on 100 zł za wiadro 20 litrów albo 20 kg, czy też 10, powiem, gdzieś ten grunt jeszcze mam. Na filmikach to gdzieś tam chyba pokazywałem, jaki to był grunt. Kosztowało mi 100 zł, wszystkie ściany zostały tutaj i sufit, tak, sufit też, wszystko to zostało zagruntowane. Był jeszcze z tego filmik. Później trzeba było zrobić tutaj posadzkę. Posadzka zaczęła się od tego, że trzeba było tu zrobić izolację od wilgoci. W związku z tym trzeba było tutaj zagęsić te pomieszczenie, więc ja tutaj wszystko to co skułem, fajnie, bo ta zaprawa ze ścian tutaj była taka bardzo rozdrobniona, była super. Ja to tu wszystko zagęszczałem, czyli zlewałem to wodą, wypożyczyłem zagęszczarkę, która mi kosztowała 100 zł za dzień i tutaj jeździłem, ubijałem całą tą posadzkę. Później trzeba było kupić folię i jeszcze styropian i wiadomo tam jeszcze pozostałe rzeczy, które trzeba było tu wziąć. O, nawet nie dopisałem, że jeszcze przecież tutaj było zbrojenie, więc zbrojenie to jest kolejne bodajże 300 zł. Widzicie, na bieżąco się przypomina. Czekajcie. Zrobimy to koloru czarnego, tak jak reszta. Tutaj mamy beton plus 300 zbrojenia. Kupowałem tutaj te kraty, kupiłem je po prostu w Castoramie i je wyłożyłem. Także no widzicie, też tutaj kolejne koszty do tego doszły. Później przyszły ściany. No tak jak mówię, około to było 250 zł za cement, 200 za wapno. No i piak 15 zł, pojechałem po prostu 30, przywiozłem sobie przyczepę. Nie poszło tutaj na pewno dużo, więc liczę sobie tylko jako jedną tonę powiedzmy. Oczywiście nie poszło tyle, bo to poszło ileś tam kilo, no ale powiedzmy, że jak się jedzie, to się bierze minimum tonę, więc 15 zł, to i tak są śmieszne koszty. Do zaprawy była dodawana jakaś tam substancja, coś, nie pamiętam jak to się nazywa, nie chcę teraz Was wprowadzać w błąd, ale takie coś, co lepiej wtedy wiąże, czy coś takiego, musiałbym zobaczyć o co chodzi, pewnie budowlańcy się domyślają. No i za robotę wujek mnie skasował. No mniej, ale ja mu dałem 750 zł, ponieważ jest tutaj ściany plus sufit, to było 70, tam mówię 2 czy 3 metry kwadratowe. Ja mu dałem 750 zł, bo tutaj naprawdę robota była mega ciężka. Wujek trafił akurat jakoś tak lipiec, sierpień bodajże z tą robotą, więc tutaj wtedy panowały upały rzędu 40 stopni nawet, więc po prostu wujek tutaj nie był w stanie tego zrobić po prostu w ciągu powiedzmy przez tydzień, tylko przyszedł powiedzmy jeden dzień, ale no on tutaj po godzinie czasu praktycznie był cały mokry, wygląda jakby go ktoś wodą zlał z góry na dół i no niestety, ale ta robota tutaj była niewykonywalna, były takie upały, że sam nie byłem w stanie siedzieć w domu, a co dopiero jeszcze robić w garażu. No ale jakoś się to udało, wujek to zrobił, ja mu zapłaciłem 750 zł. Później tata robił sufit, no to tutaj tata za robociznę oczywiście mnie nie kasował, za MPK wyszło mi 250 zł, MP to jest bodajże tynk maszynowy, z tego co pamiętam. No później trzeba było to wszystko pomalować, więc jeszcze farby 150 zł, były kupione dwa wiadra białej farby plus aplikatory czy tam koncentraty, jak to się tam nazywa, taka farba, którą się dolewa do tej białej, wtedy wychodzi nam kolor. Ja wlewałem 100 ml na 10 litrów farby. Miałem dwa takie aplikatory i dwa wiadra farby po 10 litrów.
i to po prostu robiłem, malowałem tutaj, całą farbę zużyłem. Co do farb, nie ma policzonej farby, która szła na sufit, no to też myślę, stówkę trzeba doliczyć, za piaskowanie nie wiem nawet ile to kosztuje, ja mam swoją piaskarkę, kiedyś kupiłem, tutaj piaskowałem, kupowałem zwykły piasek w Castoramie, taki budowlany, on kosztuje też tam chyba 10 zł za 25 kg, ale plus jest jego taki, że jest jednolita gradacja, natomiast taki zwykły piasek, jak to macie ze żwirowni, no on nie ma takiej dobrej gradacji, tam zawsze się coś trafi, co zatka dyszę. No i przede wszystkim on nie jest taki suchy jak ten z właśnie budowlany takich workach. No to piaskowanie też musi się sobie doliczyć jakąś tam sumę, więc też by tu troszeczkę tego wyszło. Później mieliśmy już zrobione pomieszczenie, pomalowane. Przyszedł czas na elektrykę. Serdecznie pozdrawiam kolegę Piotrka. On jest elektrykiem, zajmuje się właśnie instalacjami zawodowo. I on tutaj mi przyszedł na weekend, żeśmy to w jeden weekend opierdzili całą instalację naprawdę. Bodajże piątek, sobota i niedziela. Także jemu dałem 500 zł za robociznę, on mnie tam skasował 400 zł, co prawda, ale już mówię, tyle co tu jeszcze doszło w międzyczasie, dałem mu 500 zł, też bardzo mała suma. I przewody, ja tu napisałem kable, po prostu było krócej, kosztowało mnie 100 zł, również Piotrek mi je załatwił. No i też musiałem kupić gniazda, byłem w hurtowni elektrycznej, kupiłem gniazda, kupiłem włączniki. I kupiłem przede wszystkim różnicówkę, także tu mnie kosztowało to 400 zł. No i byłem w Castoramie, no to trzeba było kupić tutaj rurki, trzeba było kupić bezpieczniki, trzeba było kupić pozostałe tam elementy elektryczne, puszki i takie itp. I to mnie kosztowało 700 zł. Do tego trzeba doliczyć koszt lamp, bo ja tutaj na przykład mam lampy jarzeniowe i one tutaj niestety, ale też nie są energooszczędne. Kupiłem takie LED-owe, które kosztowały mnie 20 zł sztuka, ale miały bardzo nieprzyjemną barwę światła. W związku z tym mieliśmy na stanie światła tutaj te lampy jarzenowe i jarzeniowe, nawet nie wiem dokładnie jak to się nazywa. Chcę tutaj wstawić żarówki LED-owe, bo jest taka możliwość. Natomiast boję się, że po wstawieniu żarówek LED-owych będzie mi to typowo świeciło w sufit. Ale jeszcze tutaj trzeba będzie dorzucić panel elektryczny, bo mam takie dwa, które kosztowały po 200 zł sztuka. Przymocuję jeden z, tutaj na sufit, drugi z drugiej strony, żeby jeszcze było światło z góry. Ponieważ gdy robicie coś powiedzmy nad samochodem, to brakuje tego światła. Musi być jedno z góry i od boków, żeby po prostu sobie nie zasłaniać głową i ogólnie ciałem tego, co robicie. Także tu widzicie potężne sumy się robią. Później mamy płytę OSB. Płyty no, przede wszystkim poszły na drzwi, kupiłem 4 sztuki, dwie poszły na drzwi, kawałek mi został, to tam na coś poszedł, drugi duży kawałek jest tutaj za stołem, do tego dochodzi nam płyta OSB, jedna była przecięta w pionie na pół, jest przykręcona tutaj na ścianę obok, jest to taki powiedzmy zderzak, że w momencie kiedy wysiadacie, no to auto się opiera o tą płytę OSB, nie porysujecie ani drzwi, ani ściany. I dzięki temu tutaj jest bezpieczniej wysiadać i łatwiej samemu przede wszystkim wysiąść. No i mamy później drzwi, no to tutaj liczę 150 zł blacha ocynkowa z zewnątrz, 50 zł wkręty. Wiadomo, trzeba też takie rzeczy liczyć, to jest powiedzmy wkręty, kołki, no to tam koło 5 dych za tam paczkę tego, no to paczka kosztuje około 50 zł albo i lepiej. Także tu też możecie sobie liczyć, ale wiecie, poszło tego nie cała paczka, tylko trochę. Dlatego tak powiedzmy 50 zł to jest dobra suma. No i przede wszystkim profile poszły tutaj około 500 zł, bo na same tutaj ramy od drzwi plus same drzwi trzeba liczyć ze 3 sztangi. No i one tam kosztują, tak powiedzmy za te 3 by wyszło około 500 zł albo i lepiej. Do tego trzeba to pomalować, więc wiadomo farba. No i dochodzą zawiasy i tam jakieś tam inne rzeczy, to klamki itp. Liczę jako stówkę. Co do samych profili, teraz też tak patrzę, kurczę, przecież stół zrobiłem. Stół to też są kolejne profile, myślę, że to też będzie kolejne dwie sztangi plus tutaj mniejszy. Jesteśmy, że kolejne 500 zł nam dojdzie tutaj do stołu, żeby ten stół miał dół. Do tego tam też jest kolejna blacha, kolejna stuwa za blachę, więc to też są koszty, które trzeba doliczyć. Ja ich nie wliczałem, bo po prostu ja ich fizycznie nie poniosłem, ponieważ blachę zawsze gdzieś tu mieliśmy jakąś na stanie, to po prostu używałem asortyment, który miałem na miejscu. Wszelki materiał, który tu był praktycznie zużyty, to tutaj wam akurat go policzyłem, bo mówię, no kurczę, no, że takie rzeczy warto doliczyć. Natomiast teraz jak sobie to przypominam, co się tutaj działo, no to jeszcze trzeba policzyć na stół, że tutaj też doszło kolejne pieniądze. Ale powiedzmy, wyposażenie nie zostało tutaj wliczone, bo wyposażenie jest waszą indywidualną sprawą. No i tak jak widzicie, to co mamy wypisane, zostało policzone na 5,455.
Natomiast na teraz widzicie, doszły profile, doszły tutaj pozostałe rzeczy, czyli kolejne prawie 1000 zł, czyli już mamy mniej więcej 6000, 6,5 nawet można liczyć. No ale tak jak mówię, sporo rzeczy tutaj było, więc po prostu ja ich nie liczyłem. No ale sumy są potężne, tak jak mówię, ja pracowałem tutaj całe wakacje i praktycznie tygodniowa pensja schodziła na ten garaż. No ale był to mój cel, który zrealizowałem i no aktualnie czuję się zadowolony, bo nie, no nie powiem, mam pomieszczenie, w którym funkcjonuje. Nie jestem w 100% zadowolony z efektu końcowego, no bo ściany nie są idealnie gładkie, ja to w reklamach gładko ścianu, ale no mimo wszystko są jednak zrobione, pomalowane, to pomieszczenie wygląda jakoś tak schludnie chociaż. Może nie jest zrobione idealnie pod poziomnicę, pod wszystko, ale jednak no, wchodzi się tutaj i no, rzeczywiście jest miejsce, w którym można spokojnie robić. I no, tutaj, że tak powiem, spędzam ostatnio sporą część swojego życia. Natomiast tak jak mówię, ja tutaj w tym roku kończę 20 lat, kończę w tym roku szkołę, więc tak jak mówię, dzisiaj jest na przykład studnióweczka, ja tu wszedłem posprzątać, nagrać wam filmik, ale pewnie go zmontuję być może jutro, jeżeli będę w stanie. Natomiast no tak jak mówię, studniówka, matura, wszystko się w tym roku nakłada. Ja tutaj, tak jak widzieliście, robię 30 aktualnie, naprawiam, więc muszę naprawiać ciągnik, do tego muszę się uczyć i chodzić do szkoły i to wszystko, wiecie, no brakuje po prostu dni w tygodniu i godzin podczas dnia, przez co wycierpicie na materiale, bo to na przykład teraz nagrywam to już drugi raz, długo trwa ten filmik i no i niestety tak to wygląda, no staram się wam robić lepsze filmiki niż były. Kiedyś po prostu praktycznie wszedłem, nagrałem, poszedłem, wrzuciłem od razu prosto do internetu, się nie zastanawiałem. Aktualnie no powiem wam, że no zmiany w życiu moim prywatnym są takie, że no gdzieś tam robię te filmiki i w ogóle ja je oglądam na przykład i mówię, no, no do dupy, tak? No, no nie chcę, mi się nie chce tego oglądać podczas montażu, natomiast wam praktycznie jesteście taką świetną widownią, że wrzucam wam filmiki, wy i tak oglądacie, jesteście z tego zadowoleni. No ale no niestety są filmiki, które nie zostały wrzucone na kanał, bo przeze mnie zostały uznane za słabe, albo były problemy techniczne, bo no dużo się po prostu działo przez ostatni rok. Odbiło się to właśnie na niską ilością filmików. No i wyszło jak wyszło, ale mówię, no praca, szkoła, remont garażu, pozostałe inne rzeczy życia prywatnego nałożyły się tak, że po prostu dla mnie czas na prowadzenie kanału był naprawdę mały. No ale ja zacząłem tutaj prowadzić ten kanał w momencie, kiedy kończyłem gimnazjum, więc wchodząc do technikum było bardzo łatwo. Tak jak mówię, pierwsza szkoła, pierwsza klasa technikum, posiadałem tak ogromną wiedzę, że no, zajęć praktycznych i tam technicznych, zawodowych przedmiotów miałem piątki, szóstki, więc to był taki, wiecie, pierwsza klasa się zaczęła budową i jakimiś tam podstawowymi naprawami, więc ja to miałem, że tak powiem, już dawno za sobą i nauczyłem się tego w tym garażu. Natomiast już od później druga, trzecia klasa wchodziła elektryka, elektronika, trzeba było gdzieś tam troszeczkę poświęcić więcej czasu. Ilość godzin no, też była bardzo duża, bo ja miałem dziennie 8 lekcji, więc no niestety sił brakowało tutaj czasu i tak to się odbiło. Mogę wam jeszcze teraz zademonstrować elektrykę, jak tutaj wygląda, no bo tak jak mówię, została ona zrobiona tutaj przez kolegę elektryka, więc no ja byłem pod wrażeniem, jaką tutaj robił, wleciał z profesjonalnym sprzętem za 1000 zł tak naprawdę i wiecie, tutaj laserową poziomnicą jak trzasnął, to miałem cały kurczę garaż w siatce zielonej i wszystko od poziomnicy leciał, przez co trochę śmiesznie wygląda to, że wiecie, idealnie zrobiona elektryka, a no pomieszczenie nie wszędzie ma piony, poziomy i no nie zgrywa się jedno z drugim. Natomiast no tutaj Piotrek naprawdę mega szacun za to, że wszedł tutaj do pomieszczenia jak do pracy swojej, gdzie no trzeba zrobić to jak najlepiej i zrobił to naprawdę super. Także dobra, koszty widzicie, nawet wzrosło prawie 1000 zł. Do tego możecie doliczyć, tak jak mówię, sama tablica, na której to piszemy, też kosztowała 100 coś zł. Do tego no nie liczę już tutaj narzędzi, które mam, nie liczę pozostałej rzeczy, bo to było gdzieś tam stopniowo zbierane, kupowane i myślę, że byłyby tutaj o wiele większe sumy, bo same wyposażenie garażu myślę, że to też będzie parę tysięcy, więc no niestety, ale nie są to tanie rzeczy. Ja, że tak powiem, porwałem się z motyką na słońce i w międzyczasie, no tak jak mówię, zostałem, że tak powiem, zdeptany, zrównany do samej ziemi, bo no, rzeczywistość okazała się zupełnie inna niż moje założenia i moje chęci. Miałem zbyt wysokie ambicje w porównaniu do umiejętności, przez to ten garaż trwał tak długo. No i aktualnie też można powiedzieć, nie jest w pełni skończony, bo tak jak mówię, dołożyć gniazdka, coś dorobić, no ale to już tam, już na to, że tak powiem, macham ręką. Najważniejsze dla mnie jest to, że ja tutaj jestem i że tutaj mogę sobie pracować.
Masakra, co się dzieje. Telefon mam tak załadowany, że przerwało mi nagranie poprzednio i teraz nagrywam to po raz kolejny. I właśnie później nie klei się materiał jeden do drugiego i tak u mnie to ostatnio wygląda, jeżeli chodzi o prowadzenie i nagrywanie. Ale możecie tu zobaczyć najważniejszy element, jaki tu mamy, czyli różnicówka. Jest to urządzenie, które już wydaje mi się, że uratowało mi raz życie, ponieważ z tego, co mi wiadomo, to mniej więcej działa na tej zasadzie, że to oblicza jakiś tam opór na całym obwodzie i w momencie, kiedy coś grzebiecie przy gniazdku i byście gdzieś zrobili, dotknęli tam, gdzie nie trzeba, no to od razu odcina prąd. I powiem wam, że zakładając to jeszcze jedno gniazdo, bo tu widzicie, na razie tego tak podłączyłem sobie na kablu na dole, mam trzy ładowarki, tu widzicie, zazwyczaj jedną ładuje telefon, druga jest bezpośrednio zawsze do głośnika podłączona, bo nie wiem czemu, ale mój głośnik, kurczę, nie działa tak, jakby powinien. I zawsze on jest tutaj na kablu, także jedna ładowarka musi być, druga musi być na telefon i trzecią ładuję sobie często GoPro. No i brakowało mi tak naprawdę gniazdek, bo były dwie ładowarki, teraz są mi tak trzy, jedno gniazdo mi tylko zostaje na stół. Także gniazda tu na pewno trzeba będzie jeszcze dorzucić. Myślę, gdzieś tu przy stole by się przydało, tak od dołu to by było elegancko, ale zobaczymy wszystko w praktyce, jak wyjdzie. I z prawej strony też widzicie, tu jest tylko jedno gniazdo. Je trzeba tu dołem pociągnąć gdzieś w połowie garu, zrobić drugie, bo powiem wam, że robię coś na ziemi, gdzieś jakąś, wiecie, szlifierkę czy coś podłączyć. Brakuje tego, brakuje tych gniazdek w sumie. Ale robiąc garaż właśnie, po to tu pracowałem w międzyczasie, jak to jeszcze nie było ukończone, żeby właśnie takie rzeczy wychodziły jak najszybciej, tak? Że tu mi brakuje tego, tam brakuje tamtego. Wszystko trzeba zawsze po prostu przetestować, bo wiecie, założenie teoretyczne w głowie to jest jedno, a praktyczne jest drugie, że później się okazuje, że kurczę, to nie tak, to nie srak, tak jak mówię właśnie. Stół nie mógł być z tyłu, jest teraz znowu z boku, tego miało nie być, a jednak jest. I tak jak widzicie, się robi, organizuje. I jakoś to wychodzi i fajnie funkcjonuje mi się w tym garażu, także nie źle. Wracając do skrzynki, no to tu widzicie, różnicówka ratująca życie. Najważniejsze to w sumie trzech elektryków moich znajomych, którzy się pytałem ogólnie to, ten garaż, to wszystko. Każdy jeden powiedział, zakładaj, mówi, musi być. Tutaj macie jej wartości jakieś tam podane, 40 amper, coś takiego. No ona jest trzyfazowa, jest to podłączone tak jak ma być, tak jak mówię, po to brałem elektryka, żebym ja się tym nie martwił. Zawsze tu jeszcze będzie można dorzucić chyba dwa bezpieczniki do całej skrzynki, jakbym chciał, ale generalnie bardzo dobrze mi to, jak mój znajomy Piotrek elektryk mówił, że po pierwsze tak, tam widzicie takiego chrupka, jak to się śmieje, widzi taki chrupek, tam jest pianką za ten zaklejony otwór od góry. Tu był wcześniej kabel zasilający i tam wszystko szło dalej. W tym momencie ten kabel właśnie wychodzi tutaj, widzicie ta rurka z góry. Ponieważ skrzynka jest, skrzynki miało tutaj nie być. Tu miało być tak jak poprzednio, mamy bezpieczniki w domu na całe garaże i tu idzie chyba dziesiątka przewód na cały ten budynek. Ale mi Piotrek powiedział, mówi, słuchaj, to jest tak, teraz ci tu niepotrzebne, ale mówi, robisz z ojcem w jednym pomieszczeniu, w drugim, masz jeszcze wiatę. Mówi, będziecie robić i strzelą korki w domu. Mówi, gdzie strzeliły? Nie wiesz, gdzie strzeliły. Szukasz po kolei jedno pomieszczenie, drugie, trzecie, kombinujesz i marnujesz czas. A tak to teraz w tym przypadku, jak mam tutaj swoją skrzynkę, powiedzmy, ja jadę na wiertarce, ojciec szlifuje obok, nagle wiertarka się okazała być zepsuta, pach, strzeliły bezpieczniki, tu strzeliły. Nie strzeliły w domu, ja tylko zostałem odcięty od prądu i wtedy, aha, sprawdzam, dobra, używałem wiertarki, sprawdzam na przykład, o, wiertarka gdzieś tam ma, powiedzmy, przerwany przewód czy coś takiego. Naprawiam. A tak to by nam wystrzeliło we dwóch i trzeba dochodzić po trzech pomieszczeniach plus wiata, gdzie coś zrobiło zwarcie. A tak to jak każde pomieszczenie ma swoją skrzynkę, wywala wam w danym pomieszczeniu, od razu wiecie, że szukacie tutaj przyczyny i to znacząco zmniejsza właśnie czas później na ewentualne jakieś tutaj naprawy, poprawy. Co do samej instalacji, to widzicie, no fajnie jest to poprowadzone, wszędzie w puszkach, elegancko, tak jak ma być. W rurkach jest to zrobione, rurki rzeczywiście zdążyłem ubrudzić ja w międzyczasie. I tu dodatkowo jeszcze idzie taki, widzicie, przewód zawinięty, to jest przewód do głośnika, to sobie poprowadził tata. Walczyłem już z nim tyle razy o to, że powiedziałem mu, ojciec, widzisz, idzie wszystko w rurkach, nie ma tutaj żadnych przewodów na zewnątrz. On musi mieć głośnik obok pod wiatą, to wcześniej... Tam widzicie, jest rura taka, tam taka, no, wentylacyjna, można powiedzieć. Wcześniej mi chamsko brał stamtąd przewód, tam w dziurę, bo tam jest nagrzewanie akurat. I miałem taki zwisający. Za każdym razem mu go wyrywałem, wyrzucałem go na zewnątrz, mówię, ojciec, nie ma takiego kabla, to nie wygląda, tego nie ma być. No to sobie tatusiek wymyślił, że go zawinął tutaj. Powiem wam, że pierwotnie nawet nie zauważyłem, że on tutaj idzie.
No ale już mam, no dobra, już macham na to ręką, mówię, masz, niech będzie. Mówię, później się będzie robiło, wszystko się strychem pociągnie, niech ten kabel idzie przez strych, niech to tu wygląda. Bo tak jak mówię, staram się tutaj niwelować moje złe nawyki co do estetyki pracy i ogólnie do estetyki wszystkiego, że jak coś już się robi, to robić tak, żeby to jeszcze jakoś wyglądało, a nie tylko funkcjonowało. Druga sprawa to widzicie ta pneumatyka nieszczęsna. Słuchajcie, jest to zrobione tak jak to było, nic tu nie przerabiałem jeszcze. Trzeba będzie też również to poprowadzić, przyczepić to chyba do sufitu z tego co mi się wydaje, bo tu możecie zobaczyć mega fajna sprawa, zwijak. Mam tutaj przewód 10-metrowy na zwijaku i w tym momencie widzicie, mam go podłączonego, nigdzie się nie wala żaden przewód pod nogami. Wyciągam go sobie ile chcę, on się blokuje, jest spoko, kończę. Ciągnę, on się wciąga, później mu tam ostatni metr trzeba troszeczkę wepchać, trzeba mu pomóc. Kosztowało to 130 zł, także się nie oszukujmy, tutaj nie ma jakiejś rewelacji z tego, ale swoją rolę spełnia. Wąż jest zawsze zwinięty, nigdzie się nie wala pod nogami. No i z boku z racji tego, że mamy tutaj oczywiście klucz pneumatyczny, z którego korzystam ostatnio bardzo dużo. No i tu mam jeszcze pistolet i tam akurat jest lutownica. To też tu, żeby tutaj nie obijać, bo chciałem wcześniej, kiedyś miałem do ściany bezpośrednio, to widzicie, to jest stary pasek rozrządu, bardzo fajne rozwiązanie, nie jest autorskie, ale korzystam. Dajecie taki pasek rozrządu i możecie sobie wtedy wszystko wsadzać dowolnie, co tu jest, widzicie, tutaj mam na przykład lutownicę, tutaj jest ten pneumat, jeszcze się mieści pistolet do powietrza, fajnie się to wrzuca, ale żeby mi nie oskrobało całe ściany, to taki właśnie kawałek płyty OSB również tutaj przykręciłem i dzięki temu mam spokój. Co do oświetlenia, brakuje tutaj jeszcze lamp tu po środku, możecie zobaczyć. Tamte lampy pierwotnie miały, to są te jarzeniowe, nie wiem, miały mieć lampy LEDowe, miały być tam żarówki LEDowe, ale jak zobaczycie od boku, postaram się to jakoś wam złapać. O, widzicie? Tutaj mamy te odgłośniki. I teraz problemem jest to, że ta żarówka świeci całym swoim obwodem. A żarówki zamienne, takie można powiedzieć, LEDowe, które mają o wiele mniejszy pobór prądu, to jest taki pasek LEDowy i diody idą w jedną stronę. I teraz jakbym założył takie, to podejrzewam, że to by się nie odbijało, bo teraz na przykład mamy wszędzie fajnie dużo światła. A mi się wydaje, że one by świeciły na wprost i by mi podświetlały cały sufit, a tu na dole byłoby mało światła. Dlatego są na razie takie żarówki. Barwa światła też mi odpowiada. Wiem, że jest bodajże 5 barw światła. Jest na razie super, ale możecie zobaczyć tam z tyłu. Jest taki panel LEDowy, 50x50 chyba on jest, albo większy nawet. I on będzie tu zamontowany u góry. Trzeba go tutaj walnąć, jest gdzieś jeden, a tutaj drugi. Będzie włączany z drugiego wyjścia z tego, z włącznika światła. I to będzie dodatkowy panel, ponieważ w momencie, kiedy robicie coś nad samochodem, macie otwartą maskę i tam grzebiecie, no to jednak takie z góry światło by się tam przydało, a to z boku tylko dopełnia i jest super. No poza garażem tu przede wszystkim widzicie nowy zestaw kluczy, nie chciało mi się szukać tych moich starych, segregować, bo i tak nie miałbym jak ich wsadzić, dlatego też mamy tutaj kupiony zestaw kluczy, aczkolwiek gdy chodzi o nie, to wam powiem, że no troszeczkę, ale no nie wiem, pojedynczy był jakiś taki uszkodzony, to powinno wyglądać jak to. To widzicie, są specjalne przewody do odkręcania, to są klucze do odkręcania przewodów jakichś tam hamulcowych itp. No ten na przykład mi pękł od razu, jest to bodajże 11, dobrze widzę, tak, 11. Nie zdążyłem siły użyć, on już pękł. No nie wiem, czy to tak byle jak skonstruowane było, no ale już jeden klucz się ułamał. Dobra, później go podniosę. No ale tu widzicie, tu mamy banany na przykład, takie skośne, żeby dojść do dziwnych właśnie miejsc. No tu mamy przede wszystkim płaskooczkowe od 6 do 32. Fajnie jest to wstawione. I tu też wam powiem, że ogólnie gdy chodzi o tą firmę, no, co do jakości, to że tak powiem, no widzicie, już tu się jeden połamał. Zestaw kosztował 250 zł i to co widzicie, to nie jest zestaw ogólnie. Kupiłem duży zestaw, który się składał z tej, że tak powiem, żaluzji. Ja to na to żaluzja mówię. I tutaj on, widzicie, on jest na dole tutaj ucięty. Bo tu były jeszcze dwa takie rzędy niżej. I te dwa rzędy niżej miały właśnie tutaj te klucze płaskooczkowe, ale niestety mi przysłano zestaw mały. Ja kupiłem duży zestaw za 250 zł, a był problem z przesyłką, ktoś pomylił zestawy i dostałem ten zestaw. Zadzwoniłem do firmy, powiedzieli, że dobra, nie ma problemu, oni to odkręcą i mi przysłali ten duży zestaw prawidłowy, ale z dołu klucze wyjęli, no bo już je miałem tutaj. Ale dzięki temu mam takie dwie zasłonki i tak jak widzicie, tutaj jedną sobie obciąłem
I mam to na dwóch miejscach, jest to o wiele praktyczniejsze, bo inaczej bym musiał tą dać pod samą lampę, a te dolne i tak by mi zachodziły za wózek. Więc jest to super, nie stanowi to żadnego problemu. Dobra, mam tutaj ten kluczyk, trzeba go wcisnąć. Z czasem też tu się, wiecie, te luzy się tutaj zrobią, wyrobią i będzie łatwiej klucze wstawiać. Tu dzisiaj, no, możecie zobaczyć, robiłem segregację. Kupiłem taki zestaw, tu zresztą to możecie zobaczyć, jest pod spodem. Tu zobaczcie, pełen karton mam przeróżnych organizerów. Tam są jeszcze, o, tam brzydko tak palcem. Pod kartonem mam właśnie jeszcze te czarne tablice, na których można sobie zawieszać dowolnie co się chce. Jest tu mnóstwo rzeczy, ale powiem wam, że kupiłem to głównie ze względu na kuwetki, a zobaczcie, że te kuwetki to są takie troszeczkę małe i gówniane, żebym tak powiem. Myślałem, że to kuwetki będą coś jak te tutaj na dole, możecie zobaczyć. Tutaj ze sklepu kupiłem. O, zobaczcie, coś takiego. Myślałem, że to będzie takiej wielkości, bo jak te duże na przykład to już jest w ogóle super. A jeszcze mam inny rodzaj, aha, tutaj macie takie, tu macie takie. Jeszcze na przykład ostatnio kupiłem, to wszystko kupiłem ze sklepu, w którym kupuję części. Takie duże. Te kosztowały 10 zł, tamte długie mi kosztowały 3 zł sztuka, a te najmniejsze 2 zł sztuka. Także no za takie pieniądze to po prostu brałem to hurtem. Tata też ma ich sporo. Tych szerokich wziąłem chyba z 50, jak nie lepiej. A tych właśnie mniejszych jest tam mniej, bo wziąłem po prostu wszystko, co było w sklepie tak naprawdę. Mówię, fajne, eleganckie. I teraz tak jak widzicie, na przykład ja tutaj robię naprawy. O, i tu macie trzy rodzaje, zobaczcie. Tu mamy te bardzo długie, one kosztowały chyba właśnie 3 zł. A te, czy te 5 zł chyba kosztowały, a te kosztowały mnie po 2 zł. No takie śmieszne sumy, tak? I tu widzicie, te są takie szerokie, a te są mega szerokie. I jeszcze mam te wąskie, także trzy rodzaje tutaj mam. I teraz tak jak widzicie, robię właśnie 30, mogę sobie spokojnie to postawić, posegregować śrubki. Jak ktoś chce, to tam widzicie, tu jest nawet taśma przyklejona z drugiej strony, jest to podpisane. Nie ma problemu, można śmiało robić. Co do garażu, no to wiadomo, mamy już tutaj stół, tak jak mówię, nie został podliczony. Stół troszeczkę nie wyszedł, wam powiem szczerze, bo to się wiąże z budową garażu. Tu widzicie, mamy taką półkę zrobioną. O, ona tutaj się trochę w pomarańczowy wpada, bo zapyliłem już sobie garaż właśnie malując stół i resztę. Tu widzicie, jest takie odsunięcie od fundamentu. To akurat ja poprawiałem, więc nie jest też ani proste, ani super, ale powiedzmy z daleka nie widać problemów. No i takie właśnie na dole były cegły odstające, bo to tam jest związane z budową tego, z budową fundamentów tutaj, ich wyglądem. I z tej strony było to samo. I tu możecie zobaczyć, to jest tego tak na gładko zaciągnięte, żeby już się nie bawić w te właśnie prostokątne takie kształty, jak tutaj z boku, że wiecie, że idziemy tu i cyk, kąt prosty. Tylko to już zostało tak zaciągnięte po prostu, żeby to wyglądało jako tako. I tak to stoły zakrywałem, więc tego nie widać. Ale ze względu na to, że mamy właśnie taki odstający na dole fundament, no to ściana, jak zobaczymy w przekroju bocznym, to ona idzie tak i się zaciąga. I teraz tu mamy na dole odsunięcie od ściany, przez co moje nogi od stołu nie dochodzą bezpośrednio do ściany i mój stół miał tam taką sporą szczelinę z 10 cm chyba. No i ja musiałem to rozwiązać w ten sposób, że tu widzicie, były wcześniej przykręcone, tu macie, o, macie profile, te, płaskowniki macie tutaj przykręcone, zagięte. Ja to spawałem, nie jestem spawaczem. Początkowo tu, w tym miejscu miała być belka ta, o, od stołu, od starego blatu, ale się okazało, że no kurczę, tam jest odsunięcie, zresztą teraz możecie zobaczyć, widzicie, powinno noga wychodzić bezpośrednio w ścianie, a tu na dole jest to odsunięcie fundamentu, przez co cały stół poszedł do przodu i musiałem po prostu tu dać, dołożyć blachy i cofnąć cały stół do ściany. No ale suma summarum, i tak jest mega solidny. Tam jeszcze na dole, o, tam widzicie, jest przykręcony do ściany. I po prawo też gdzieś chyba jest blacha, tak, tam też jest blacha, może tam nie widać, za tą reklamówką stoi blacha i tam też to on jest przykręcony do, zarówno do ściany, jak i tutaj do tych nóg, przez co konstrukcja jest naprawdę mega solidna, można tutaj walić, skakać po tym, robić co się chce. No a z przodu, że miałem takie beleczki, no to przykręciłem tutaj, żeby ten, wypełnić tą tę szczelinę. Sam stół, jak widzicie, został obity blachą, bo jest to stary blat, względu na to, że no nowy blat byłby bardzo kosztowny, bo tak, zrobić go z samej blachy to się nie da, bo pod blachą by musiały być jakieś tutaj profile wyłożone, żeby to było napięte, sztywne, więc postanowiłem, że zostawię stary blat, skoro już jest, no to niech będzie. I ten stary blat po prostu obiłem blachą, tak jak tu widzicie, i to fajnie funkcjonuje. Na przyszłość myślę, że tutaj się założy taką specjalną płytę, są takie płyty właśnie, z których się robi stoły warsztatowe, jak pieniądze pozwolą, to
Jeszcze to będzie tutaj modyfikowane. No i na koniec posadzka. Możecie zobaczyć, tutaj już mamy wspomnienia po pracach robionych w trakcie. Duża plama po 60. Tam z tyłu jest właśnie od 30 plama. Nie jest to jeszcze tragedia. I chciałbym tutaj jeszcze podłogę zrobić, ponieważ myślę tutaj nad żywicą. Na razie dostałem od znajomego jakąś taką farbę z utwardzaczem. Zobaczymy. Trzeba to później tą posadzkę zagruntować, jak będzie ciepło. I zrobimy tu jeszcze jakąś powierzchnię na to, żeby nie było takiego zwykłego betonu. Mi się strasznie spodobała właśnie taka posadzka z żywicy, bo super to wygląda. Jest to taki fajny, szarawy kolorek. Naprawdę mega efekty i jest to super, jeżeli chodzi o garaż. Bo na przykład farba chlorokauczukowa nie nadaje się do, po pierwsze, ruchu pieszego i kołowego. Po drugie, no, po prostu ono by się zdzierało i nie jest odporne na szczególnie na jakieś płyny hamulcowe itp. A potrzebuje tej posadzki, która, tak jak widzicie, no nie będzie tak jak tutaj zwykły beton, nie będzie chłonął tego wszystkiego, co tutaj się wyleje. Tylko chciałem, żeby to wyszło. Ale znowu koszt takiej żywicy to będzie prawie 1000 zł. No i nie było już mnie stać na to, żeby zrobić to za jednym zamachem. Dlatego przełożyłem to po prostu na następny rok. Uzbieram pieniądze i zrobię jeszcze tutaj podłogę na pewno. Bo wykładać tutaj na przykład kafelki to by było mega dużo roboty. I do tego tu też coś będziecie walić młotkiem, wszystko wam popęka. A znowu pomalować to, zagruntować to porządnie, żeby beton nie pił. Tam coś tata mówił, że coś tam szklane, że coś tam się takie substancje tutaj rozprowadza, wtedy beton nie pije. Zagruntować później, dać tą posadzkę, tą farbę z utwardzaczem i powinno być to super. Nasz znajomy nam to tutaj załatwił, mam już na stanie dwa wiadra właśnie plus utwardzacze. Trzeba będzie po prostu kiedyś to zrobić, wyjedzieć tutaj wszystkim co jest. Stół też trzeba będzie wtedy odkręcić, wystawić. Jeszcze się zrobi tą podłogę i już w ogóle tu będzie wtedy tak, moim zdaniem, świetnie. A więc już podsumowując, no długi filmik widzicie, no nie da się tego zrobić krótko. Mam aktualnie pomieszczenie, w którym mogę trzymać samochód, mogę pracować i w którym czuję się po prostu dobrze. Kosztowało mnie to wiele emocji, kosztowało mnie to wiele wysiłku, ale powiem wam, że i tak jestem zadowolony, bo no naprawdę mam pomieszczenie, w które może nie robi szału tak jak było zapowiedziane, ale przede wszystkim jest funkcjonalne i jestem w stanie tutaj ogarnąć się, wyrobić wszystko. No wiadomo, niektóre rzeczy, tak jak na tamtym wózeczku na dole, różnorodność tam jest, bo tam od jakichś tam kurde prętów po jakieś płoszki, którymi się wybija i w ogóle, tam jest mnóstwo rzeczy. Tu pod stołem widzicie, jest to jakoś tak całkiem posegregowane, to mamy jakieś wkręty, śrubki, wszystko. Tutaj u góry mamy też jakoś ogarnięte. Staram się wprowadzać taki ład i porządek, żeby to naprawdę działało, funkcjonowało i wyglądało. No ale w tym momencie widzicie, no garaż nie jest pusty, bo moim zdaniem by to źle świadczyło nawet. Robota tutaj wre, tak jak mówię, cała 30 jest tutaj rozbierana. Z pracy nad 30 nie ma filmików, bo zajmuje mi to mega dużo czasu. Uwierzcie mi, teraz na przykład już dzisiaj zmarnowałem 2 godziny na nagrywanie, a nic nie zrobiłem. A wyobraźcie sobie, że musiałbym dzisiaj coś robić, jeszcze nagrywać, to uwierzcie mi, mój czas prasy, ja na przykład jednego wieczoru tutaj przyszedłem o 18 i tamte zwolnice, mimo że są brudne, bo to tak nie widać, są złożone. Wymienione zostały wszystkie simmeringi, założone są tam wszystkie simmeringi, o-ringi, na pochwy tylko trzeba wrzucić szczęki, ja to składam do kupy, to jest gotowe. Bo tam mamy też nowe zabezpieczenia, wszystko. Zrobiłem to w przeciągu 2 godzin, może 3, no nie jak kiedyś u siebie w 30 miesiąc czasu, bo było gorąco. I naprawdę mój styl pracy, mój tryb pracy są już teraz na takim wysokim poziomie, że większość rzeczy po prostu jak siadam i robię, to jest super i zajmuje to mało czasu. O to mi w tym wszystkim chodziło, bo dużo osób mi właśnie pisało, teraz widzę, nie wiem czemu, są odkopywane jakieś stare filmiki. Tam na przykład było z remontu chyba moje 30, że było poprosić kogoś o założenie pierścieni, albo nie zakładaj, bo nie umiesz. No nie wiem, a ktoś z was kiedyś się nauczył coś nie robiąc tego? No nie wiem, no. Nawet na prawo jazdy jak idziecie, to nie idziecie zdać egzaminu, tylko macie 30 godzin jazdy pod okiem instruktora, który was zahamuje. Więc no, tak jak mówię, ja zaczynałem tutaj kończąc gimnazjum ten kanał, aktualnie kończę technikum, także jest to spory okres życia. O, teraz widzicie, jak się cicho zrobiło, jak ogrzewanie się wyłączyło. Trzeba przeruszać przy piecu. Ale no zobaczcie, ja po prostu, że tak powiem, ten kanał jest stworzony przeze mnie, czyli przez chłopaka, który miał chyba 16 lat jak zaczynał, czy tam 17, aktualnie mam prawie 20, więc to po prostu ja tutaj w tym pomieszczeniu dorastam, ja tutaj się uczę, tutaj testuję, próbuję, właśnie takie projekty jak 30 Turbo, które na przykład było klapą, no nie wszystko jestem w stanie zrobić, żeby się udało, ale po prostu warto próbować, warto testować, warto się po prostu rozwijać, tak? I mam nadzieję, że to pomieszczenie będzie takim miejscem, w którym na pewno moja wiedza się
z zakresu tutaj przeróżnej mechaniki innym się po prostu rozbuduję, że będę bardziej doświadczony. Bo tak jak mówię, miałem tu okazję chociażby z kolegą, czy to w jego Audi coś grzebać, czy tu wymieniać jakieś rozrządy. Mega mam tu wspomnień i mam nadzieję, że będę tutaj też tworzył nowe wspomnienia, że będę tutaj tworzył nowe rzeczy, nowe projekty i że będę się to po prostu rozwijał. Także projekt garażu oficjalnie uważam za zamknięty. Jeżeli zostaliście zawiedzeni efektem końcowym, no to was przepraszam. Ja również czuję się troszeczkę zawiedzony, no ale z drugiej strony jak na mój zakres umiejętności, to moim zdaniem zrobiłem kawał dobrej roboty. Wiem przede wszystkim, ile poświęciłem tutaj czasu, bo samo to, że wiecie, 8 godzin pracowałem, przeznaczyłem te pieniądze, chciałem kupić samochód ogólnie w zeszłym roku. Zamiast tego widzicie porządną sumę, za którą bym kupił pewnie jakiś taki samochodzik pierwszy. Zamiast tego zrobiłem sobie garaż, w którym będę mógł dalej zarabiać pieniądze. Więc no to widzicie, tak jak mówię, wchodzimy w strefę życia prywatnego, którą się nie będę z wami dzielił. I trzeba było po prostu robić tak, żeby wiecie, pogodzić jedno z drugim. No i zamiast samochodu mam garaż, ale w sumie dostałem samochód od mamy, więc z dwojga złego i mam i garaż, i samochód w tym momencie, więc nie jest źle. W kwietniu kończę szkołę, mam nadzieję, że uda mi się zdać. Także tutaj też problemem jest matematyka chociażby. Trzeba tutaj niestety, ale posiedzieć, poćwiczyć. Już praktycznie jest koniec, już nie da rady zabrać papieru z powrotem, więc już matura musi być napisana, więc trzeba zdać matematykę, trzeba później napisać poprawnie maturę, żeby te 30% było. Tak samo ma się to z angielskim i polskim, ale z tym nie ma takich problemów. Więc tak jak mówię, ja tutaj działam, ja się w międzyczasie uczę, chodzę do szkoły, mnóstwo się rzeczy dzieje. Także wybaczcie temu, że nie jestem w stanie wam tyle nagrywać. Przydałby mi się jakiś operator, który byłby tu w stanie mnie powiedzmy nagrywać, kiedy ja coś robię. No ale ze względu na to, że tak jak mówię, ja tu w tym momencie kończę technikum. Tutaj robię ciągnik chociażby Dawida. Dawid też chodzi do szkoły, też chyba chodzi do technikum nawet. Tylko, że pierwsza klasa, więc no tak jak mówię, jesteśmy tutaj ludźmi, którzy... młodymi ludźmi, którzy no niestety, ale nie mają mega dużo czasu. Chciałoby się robić mega dużo, ale zarówno finanse, jak i czas nie jest tutaj dla nas plusem. Trzeba po prostu rozdzielać wszystko, trzeba to tak robić, żeby być zadowolonym pod każdym względem. No cóż, nagadałem się dzisiaj bardzo dużo. Myślę, że wam wynagrodziłem chociaż gadką pozostałości. Od tego momentu wydaje mi się, że jesteśmy w stanie już, że tak powiem, działać w tym garażu, bo jednak nie chciałem po prostu robić takiego, wiecie, olania was totalnego, że nie ma prezentacji garażu, nie ma zakończenia, a już się dzieje coś w tym garażu. No tak jak mówię, wyszło, nie pomyśl, i tak jak mówię, ja tu po prostu przechodziłem załamania nerwowe i przechodziłem też mega fajne chwile, więc no tak to tu wygląda, tak? Było to dla mnie ważne zrobić ten garaż, no niestety... nie poszło mi po myśli, ale trzeba się i tak cieszyć z tego, co jest. Wydaje mi się, że i tak nie jest źle, więc oceńcie to zresztą sami. No, tak jak mówię, ja jestem zadowolony mimo wszystko z tego, co tutaj mi się udało dokonać, bo wiem, ile mnie to kosztowało pracy. Może efekty nie są oszałamiające, ale wiem, ile poświęciłem. Także dziękuję Państwu za uwagę. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia. Cześć.